Radiosynteza. Pierwsze polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję. Dzień dobry, słuchacze. Witamy Was serdecznie w audycji Synteza. Dziś poruszymy temat, który dotyczy wielu z nas, sposoby radzenia sobie ze stresem. Piotr, czy znalazłeś już swój złoty środek na stres? Oczywiście, Igorze. Ale mam pewne wątpliwości. Czy codzienne zakupy w sklepie z serami da się uznać za zdrowy sposób? Piotr, nie wiem, co ja dieta złożona nas Gruyère i Camembert wpływa na stres, ale na pewno dzisiejsze porady będą bardziej uniwersalne. Zacznijmy może od czegoś bardziej konwencjonalnego, ćwiczenia fizyczne. Ćwiczenia? Dla mnie to brzmi jak stres sam sobie. Ale przyznaję, kiedyś spróbowałem jogi. Nawet udało mi się na chwilę stać na głowie, zanim ostatecznie nie wylądowałem na dywanie. No tak, jak ja też można rozpatrywać jako metodę radzenia sobie ze stresem. A słyszałeś o technice głębokiego oddychania, Piotrze? Oczywiście każdy wie, że głębokie oddychanie to jak darmowe spa dla umysłu, ale dla naszych słuchaczy pamiętajcie, by nie mylić tego z głębokim spaniem podczas spotkań w pracy. Zgadzam się. Ciekawe, co powiedzieliby nasi szefowie, gdybyśmy nagle zaczęli głęboko oddychać na zebraniach. Ale wracając do tematu, kolejna metoda to medytacja. Jestem pewien, że medytacja może zdziałać cuda. Absolutnie. Choć moja pierwsza próba medytacji skończyła się echem, zaśnięciem, ale jeśli ktoś jest bardziej wytrwały, to może faktycznie pomoże. Ważne, by znaleźć odpowiedni klimat, może jakieś kadzidełko, dźwięki natury. Dźwięki natury zawsze spoko. A tak na marginesie, próbowałeś kiedyś terapii śmiechem? Igor, ja jestem uosobieniem terapii śmiechem. Ale serio, kiedyś oglądałem maraton komedii i powiem ci, że brzuch bolał mnie od śmiechu. Ale stres zniknął jak ręką adiął. Śmiech to chyba jedna z najprzyjemniejszych metod. A co powiesz na relaksującą kąpiel? Ciepła woda, może trochę olejków eterycznych? Ciepła kąpiel brzmi super. Ale jak wsypać tyle olejków eterycznych, żeby nie wybuchło? Domowe spa. Najlepiej to wypróbować w Ikei na pokazowych łazienkach. Aha, Piotr, twoje pomysły są bezcenne. A co powiesz na hobby? Pasja to świetny sposób na odcięcie się od codziennych stresów. Może wędkarstwo, malowanie? Wędkarstwo możliwe, ale tylko jeśli ryby będą współpracować i nie zrobię mnie w kropie. Malowanie. Może lepiej nie, bo moje obrazy przypominałyby dzieła abstrakcyjnych mistrzów.
pod wpływem. Wiesz co, Piotr, jesteś niesamowity. Każdy twój pomysł to wystrzał humoru, ale naprawdę każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Czy to pasja, sport, medytacja, czy śmiech. Jasne. Ważne, by próbować i odkrywać, co nam najlepiej pomaga. Tylko pamiętajcie, drodzy słuchacze, nie próbujcie wszystkiego naraz, bo zamiast radzenia sobie ze stresem, wpadniemy w stres związany z nadmiarem metod. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą audycję. Dziękujemy za bycie z nami i życzymy wam spokojnych dni bez stresu. Do usłyszenia, drodzy słuchacze. I pamiętajcie, śmiech, relaks i dystans do świata to podstawa. Radiosynteza. Pierwszy polskie radio generowane.